Możesz zabrać noworodka na spacer, jeśli czujesz się na to gotowa. Przechadzka na świeżym powietrzu w zupełności wystarczy. Unikaj jednak zatłoczonych miejsc i chorych ludzi, żeby nie ryzykować zarażenia dziecka. Dopilnuj, żeby każdy, kto je przytula, wcześniej umył ręce. Przed wyjściem dobrze jest dziecko nakarmić i przewinąć. Być może będziesz musiała to zrobić kilka razy, zanim wyjdziecie. Spakuj do torby pieluszki na kilka przewinięć. Wilgotne chusteczki, wkładki laktacyjne, pieluszki, krem na odparzenia, torebki na pieluchy, pieluszki tetrowe i matę do przewijania. Pamiętaj, żeby nie ubrać dziecka za ciepło. W razie potrzeby zdejmij lub załóż dodatkową warstwę odzieży. Przyda Ci się parasolka, która ochroni dziecko przed słońcem, ale unikaj spacerów w najgorętszych godzinach dnia. Wypróbuj nosidełko zamiast wózka. Dzieci uwielbiają fizyczną bliskość, ale bądź przygotowana, że być może trzeba będzie cofnąć się do domu i jeszcze coś zabrać.